zapraszamy teraz panów, którzy pełnią dostawne funkcje, by zacząć dzielić ten symbol płodów rolnych, chleb, który mam nadzieję wszystkim zagości i będzie dostatek w naszych domach do następnego roku. Najpiękniejsza tradycja doszynkowa, którą wszyscy znają, to plecenie wieńca. Dziś mamy okazję zaprezentować trzy przepiękne wieńce. Zapraszamy trzy panie, by przyjrzały się uważnie i oceniły, któryś to z tych wieńców jest najpiękniejszy. W tym roku panie, a może i panowie, będziemy czekać jeszcze, startują od tematy... Wyszła.